Ale się nasłuchałem. No się rozgadałeś, Maras, kurwa. Jestem zajebiście. To jest tak. Dobra, raz zapalić, ja ci je tłumaczę. Nie, jak mi tłumaczysz, to się tam zapalić. O, to jest o, to na pewno? Na pewno. Nawet siadam. No wybacz mi to. A, że pana dziewica i ty, no rodzina. Nie kurwa, jeżeli łykniesz, to kurwa pierdol. Nie filmuj kurwa, bo... A, ale to absolutnie. To jest kurwa. Weź, kurwa, słuchaj. Nie, nie, a, że jest dziewica i urodziela. I tak. Jeszcze pan mój jest. Mm-hmm. A miała męża. A? Józefa. Wchodzimy na Józefa. Wchodzimy na temat religijny. Kurwa. Proszę cię. No, dobra mu. Nie, musisz coś innego. Nie, nie śmiej się, bo mi... No, no, dobra, dobra, ej. Nie ma. Chwila powagi, dobra. Nie, no, bo... Mów, mów. Śmieszę, jak się śmieje, no. Mów, mów. To miałem mi tłumaczyć. Ja się śmieję i miło śmieszę. Nie, dobra, już nie będę. Ja go nawet zasłonię prawie. No słuchaj, bo to jest coś tak. Jak ktoś wierzy w Boga, ja nie wierzę. Ja jestem ateistą. No to się tłumaczę, no to no. Się to nawet wytłumaczę ateistę, no. Jest Bóg Stwórca, nie? Nawet... Jest, była Maria, nie? Ona se żyła w Nazarecie. Panie Marku, jest taki temat. Dobra. Panna Maria... Ale to przez Boga... Słuchaj. A bo przez którego Boga, kurwa? Bóg Stwórca jest, bo wierzymy w Boga. I ona... A co ten Bóg stworzył? Dziewica, ale... Co Bóg stworzył? Dziewica, która miała męża... Ale to się jest... No tak, Bóg, dziewica. Bóg Stwórca, który... Ty sam się wiesz. Ale Józef nie przykał ją, nie? Nie przykał. Ale i tak była jego mężem, kurwa, nie? Ta Maria. Ta Maria i tak była mężem, znaczy żoną, kurwa. No. Ja nie wierzę. Nie wierzę. Dobra, ale to się poczęło, kurwa, z Ducha Świętego. Nie. Bo ja wierzę. Nie powinienem pląć się, czy... Nie, ona... ten... A, ale... A dobry, ty Maras, dobra powieści masz, ale strasznie wciągające. Pod wiatr sikała. Nie, 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 nie. Nie, u Boga nie ma nic niemożliwego. Wiem. I wiatr nie wiał. I? Sikała pod wiatr. A że wiatru nie było, to się nie osikała. I to pan jest święta. Elżbieta. Ja w wieku 90. Jakie są bzdury, kurwa, te katolickie, kurwa. I ta, co mi uchodziła za niepłodną. Była płodna. Urodziła w wieku... Ja wiem? A słyszałeś jakąś powieść o Marii Magdalenie? Nie. No, no. No, a co o niej słyszałeś? Marii Magdalenie? No. Się nawróciła, no. No, była kurwą. Ale się nawróciła. Dawała pizdy za nic. No. Tak, ale nawróciła się, nie? Patrz, a ty nie skorzystałeś. I nagle jest świętą, kurwa. A to było dla przykładu. Aha, dla ludzi. Że... Dla debili. A, ale nie. Że to było tak, że... To trzeba w głębszym przykładzie. To... Aha.
Czy... Słuchaj, ty. Bo na przykład Marek, coś zrobi źle. Zamknij. Weź te kurwa paprochy. Ale... Nie. Nie wycinasz kurwa. Że się kieruje. Tak, nie. Spokojnie. To możesz... Posłuchaj. No. Bo ja jestem agnostykiem. Wiesz, że jest agnostyk? Który zrobił? Nie mam pojęcia. Agnostyk? Osoba, która... powiedzmy... Tak jak lód. Na Antarktydzie. Zamroziła się i prawie wierzy, ale tak jakby nie. Czaisz? Nie. Dobra. To się mylisz. Jest u nas klimat, się mylisz. Klimat jest zmienny. Agnostyk to jest ten, który wierzył, a przestał wierzyć. Ja kiedyś wierzyłem, bo każdy wierzył, bo w takim pedalskim kurwa się wierzyliśmy za komuny, że każdy musiał wierzyć. Trzeba było wierzyć, nie? Bo inaczej nie można było być. Niby. Kościół był kurwa represjonowany, kurwa absolutnie. Bzdury kompletne, kurwa. Gdzie ty spierdalaj stąd, kurwa. Spierdalaj stąd. Tak se możesz, kurwa, w domu. Tak se to tylko na mieć. Nie. Jestem agnostykiem. Przepraszam. Ja mam wszystkie, kurwa, te sakramenty święte. Katolickie. Nie święte. Bierzmowania i w ogóle. Masz bierzmowanie? Tak. Ile masz? Ja mam do bierzmowania. Byłem u Komunii Świętej, bierzmowanie. Nawet miałem kapłańskie. Przepraszam, ten. Kurde, co mam? Byłeś ty. Nie. Kurde. Ministrantem byłeś. Nie, kurde. Wyłącz, kurwa. Jak to jest ten przedmałżeńskie? O, przedmałżeńskie miałem ślubowanie. To się... Nie, kurwa, nie! Jak to się nazywa? Przecież... Bierzmowanie. Żony nie miałeś. A jak to się nazywa? Chrzest. Helga. Helga. Nie chrzest, no to... Dziwka. Nie! Kurs przedmałżeński. Kurs! Miałem kurs! Ja już wiem wszystko, jak z żoną wszystko tego, no. Ale zaczęły. Nie mów tak głośno, kurwa, zaraz można przyjść. No. I będziesz chciała z tobą żenić. No i co? No i co? Bo jest tam kurs, możemy działać. I co zrobisz? Jak Monika przyjdzie, kurwa, będziesz chciała z tobą żenić. No bo wiem. No nie mogę, bo to jest twoja żona. Na chuj, ja ci powiem tak, ostatnio byłem się na weselu. I powiedziałem tak o tej nowej parze. Wyjście, teraz mi się bardziej podobasz. Wyłącz. Tak? Mhm. A. Dobra, i ja pójdę do jakiejś kobiety i co powiem? No mam kurs przedmałżeński, możemy działać. I że chciałbyś zamoczyć. No chciałem, kurwa. Zamoczyć. Kurwa, buraki. A nie, nie chodzi o nie fizycznie. Starczy. Nie chodzi o fizycznie. Mi chodzi o na stałe, kurwa, żeby było. Daj na stałe, kurwa. Nie, to tak nie da rady. No mam, kurwa, no, nie da rady, kurwa, no to chuja, no każdy mi to widzi. Chcę mieć żonę na stałe. No a jak ty taki trinken, danken, co na trinko? No trinken, danken codziennie. Ona się zgodzi na to. A skąd jest? Normalnie inaczej, kurwa, nie? A najpierw muszę znaleźć. Nie ma tematu. Chuja się zgodzi, kurwa. A skąd wiesz? No jak kurwa będzie porządna, to powiem, kurwa, gdzie ja z pijakiem będę żyć? No a może nie. No a może nie, kurwa. No jak, jak znajdziesz taką samą, co też daje, no to się zgodzi. A to jest wszystko względne. No to wam kasy nie starcza. To już jest kibel, kurwa. Całe życie, że tylko że w mojej rodzinie jestem ja pijakiem. No to już nie wnikajmy w to, ale no to ja mówię o jego sytuacji, kurwa. A nie, ja będę pijakiem, to on nie pije. Kurwa, całe szczęście. No i tak samo będzie umie. Bo jak dwoje pije, to jest katastrofa. A ja chcę znaleźć taką żonę. A nie. No gdzie, bo... gdzie ty dążysz, chłopie? Ja będę pił, a żona nie będzie pić. A żona nie będzie pić. Kurwa, buraku tam. I tak samo. Żona, żona nie będzie pić. Tak. Najpierw sobie żonę znać, która ci wrzesa. Ma raz. A tak a propos, a co ty się ostatnio stało, że z taką pić doładziłeś? O, myślisz, że na mydle. Ale powiedz prawdę, ja rozbijam. Dobra. Maraz, ja powiedz prawdę. Co się stało? Zadowką się nie otworzył. A to gdzie lądowałeś? Na Tomaszowie czy kurwa? W Wichlicach. Tak to było. Gdzie to zyskowałem? Ja? Skąd?
Widziałem? Stanę się na to.